Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadanie z cyklu darmowych korepetycji, czyli wy mi wysyłacie zadania, ja wam je rozwiązuję. Tym razem od użytkownika OLG albo OGL, jakoś tak. Wysłał mi cztery zadanka. Jedno z nich to jest: objętość walca jest równa 432 przez pi. Powierzchnia boczna tego walca po rozwinięciu z kwadratem. Obliż pole powierzchni całkowitej tego walca. Czyli tu sobie narysowałem siatkę tego walca, tak? Powierzchnia boczna jest kwadratem. Tutaj jest podłoga i tu jest sufit, tak? Czyli dwie podstawy. Czyli co my mamy podane? Wiemy doskonale o tym, że objętość walca jest równa 432 przez pi. Napiszmy sobie wzór na objętość. V równa się 432 przez pi. A wzór mamy taki, że V równa się pole podstawy razy wysokość, tak? Czyli w tym przypadku wychodzi nam, że to 432 podzielić przez pi, 432 podzielić przez pi, to będzie nasze pole podstawy razy wysokość, tak? To jest pierwsze równanie, dwie niewiadome, czyli pole podstawy i wysokość. Oczywiście tutaj możemy zrobić pewien myk, bo w polu podstawy jest oczywiście koło, czyli możemy zrobić 432 podzielić przez pi równa się, a pole podstawy to przecież pi r kwadrat. Zgadza się? No i razy h. Ok? Dobra. To jak to pomnożę sobie tutaj jeszcze przez pi, żeby się tego pozbyć. Czyli będzie, że 432 równa się pi kwadrat r kwadrat i razy nasza wysokość. Ok. Czyli nie ma już ułamków i mamy jedno wyrównanie z dwoma niewiadomymi, tak? To mam nadzieję, że jest wszystko jasne. Dobra, to teraz zajmiemy się tym kwadratem, tak? Że powierzchnia boczna tego walca po rozwinięciu jest kwadratem. Pierwsza podstawowa rzecz to oczywiście ta odległość odtąd dotąd. To jest nic innego jak wysokość. Natomiast w każdym walcu trzeba o tym pamiętać, bo mało kto o tym pamięta. A bardzo często się to robi w różnego rodzaju zadaniach, że ta długość, ta tutaj, tak, to jest nic innego jak 2πr, czyli obwód tego w podstawie tego koła, tak? Bo jeżeli byśmy zawinęli sobie ten walec, tak, albo go rozłożyli, to byśmy zauważyli, że to kółko będzie idealnie przylegać tutaj wzdłuż tego boku, tak? Jakbyśmy tą kartkę, weźcie sobie zwykłą kartkę, nie wiem, do drukowania i weźcie ją zwincie, to zobaczycie, że tam wam później wyjdzie właśnie obwód tej podstawy, tak? No i ponieważ to jest kwadrat, to wiemy, że h równa się 2πr. Zgadza się? Czyli dzięki temu, że to jest kwadrat, wiemy, że nasze h równa się 2πr. Ok? Co my sobie z tego możemy wyliczyć? No ja bardzo chętnie wyliczę sobie z tego era, czyli podzielę to sobie przez 2pi, czyli wyjdzie nam, że r to się równa h przez 2pi. Ok? Skoro nam wyszedł tyle r, to ten r możemy podstawić tu. Czyli otrzymujemy 432, oczywiście przepisuję. Pi kwadrat przepisuję. Podstawiamy sobie to do kwadratu, więc będzie tak. H do kwadratu to jest H kwadrat. Dwójka do kwadratu to jest 4. No a pi do kwadratu to jest pi kwadrat. No i razy H. Ok? Zauważcie teraz, że te pi kwadrat się ładnie skracają. I możemy sobie wziąć i to H to jest oczywiście takie powinno być. Dobra. Tym kolorkiem w sensie. No i tutaj sobie oczywiście pomnóżmy to przez 4, czyli wyjdzie 1600, 1700, 1728 równa się h kwadrat razy h, to jest h do potęgi trzeciej. No, ciekawe, czy to ma jakiś ładny wynik. Czekajcie, sprawdzę, bo nie liczyłem tego na kalkulatorze, mówiąc szczerze. Ale możliwe to jest jakieś 12 do trzeciej. Już tutaj sprawdzam. 12 razy 12 razy 12. Dokładnie. To jest 12 do potęgi 3 jest 1728.
Więc z tego wynika, że nasza wysokość jest równa 12. Ok? No to teraz, żeby policzyć, skoro wiemy, że h równa się 12, to możemy to tu podstawić. Czyli nasz promień równa się 12 przez 2pi. To się skróci, tu będzie 1, tu będzie 6. A więc nasz promień jest równy 6 przez pi. Ok? Dobra, no i powierzchnia boczna walca, oblicz pole powierzchni całkowitej. To oczywiście trzeba policzyć pole podstawy. Równa się pi razy r do kwadratu, czyli pole podstawy jest równe pi razy, to podnosimy do kwadratu, tak? Czyli będzie 36 przez pi kwadrat. Ten kwadrat się skróci z tym, czyli ostatecznie pole podstawy wyjdzie nam 36 przez pi. Trzeba policzyć pole boczne. Pole boczne to jest, wzór jest obwód w podstawie razy wysokość, więc to będzie 2 razy pi razy r razy h, tak? Bo to jest obwód w podstawie, czyli 2 pi r, no i razy h. Niemniej jednak zastosujemy oczywiście inny wzór, ponieważ jest to kwadrat. Wysokość nam wyszła 12, więc będzie 12 razy 12, to będzie oczywiście 144. Czyli w takim razie pole całkowite to są oczywiście dwa pola podstawy, czyli 2 razy 36 przez pi plus pole boczne 144, czyli pole całkowite wychodzi 72 przez pi plus 144. I to kończy nasze zadanie. Więc faktycznie takie zadanko, gdzie trzeba było troszkę pomyśleć, pamiętać o tym, że tutaj jest 2 pi r, czyli to jest obwód w podstawie, ale jeżeli to się pamiętało, to myślę, że takie, może rachunki trochę takie ciekawe, bo gdzieś tutaj pi w mianownikach, w licznikach podnoszone do kwadratu mogą stawić trochę problemu, ale ogólnie dość fajne zadanko. Dobra, dzięki wielkie za uwagę, podoba się łapka w górę, a jak masz pytania, śmiało pisz je w komentarzach, a ja zabieram się za kolejne piąte zadanie. Na razie, cześć!